Witajcie, bracia i siostry, witajcie, przyjaciele. Wiecie, pieśń, którą przed chwilą słyszeliście, jest dla mnie szczególna. Słyszałem ją już nie wiem ile razy, tyle razy chyba, ile razy jeżdżę z tym ukochanym chórem. I za każdym razem, kiedy słyszę dźwięki tej pieśni, przypominam sobie ten pierwszy dzień w moim życiu. Wiele, wiele lat temu, kiedy śmierdząc piwem, papierosami i wzbudzając łzy mojej matki i gorliwe modlitwy mojego dziadka, wróciłem do domu, a w tym dniu usłyszałem Ewangelię. Położyłem się do łóżka, obudziłem się o godzinie 2:14 w nocy, runąłem na kolana i wiedziałem, że stoję przed obliczem Bożym. I powiedziałem mu, nie mam ci nic, co mógłbym tobie dać. Wszystko, co mam, to się tym brzydzisz. I ta pieśń, którą słyszeliście, stała się rzeczywistością mojego życia. Stanąłem przed jego obliczem łask. Tytuł tej pieśni, czy właściwie jej cały początek, przed twym ołtarzem łask ja korzę się. Wiecie, ukorzyć się, to znaczy nie mieć już nic do powiedzenia. Ukorzyć się, jest wiele przykładów ukorzenia się. Na przykład, wybaczcie, ze świata zwierząt. Oglądałem kiedyś wśród wilków czy wśród lwów, jak się zwierzęta biją. I kiedy jedno z nich odkrywa, że jest słabsze i nie da rady wygrać, to kładzie się na plecach, nogami do góry i się korzy. Po prostu daje do zrozumienia przeciwnikowi, koniec. Ze świata polityki, kiedy jakiś wielki władca przyjmował władzę nad jakimś terenem w starożytności, a i w średniowieczu później, to przynoszono coś takiego jak hołd. My Polacy znamy na przykład hołd pruski, prawda, z obrazów i tak dalej, jeśli kochacie historię. Korzyć się znaczy przyjść przed oblicze kogoś, kto jest wyżej i powiedzieć, ja już nie mam nic do powiedzenia. Moje argumenty zostały wyczerpane. Pewnego dnia Pan Jezus przyszedł do pewnej samotnej studni i usiadł przy niej. Znacie pewnie na pamięć tą historię, która mówi, że musiał przejść przez Samarię i przybył do miejscowości samarytańskiej zwanej Sychar, położonej niedaleko posiadłości, którą przekazał Jakub swemu synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jezus zmęczony przebytą drogą usiadł obok studni, a było to około godziny 6. Nadeszła wtedy kobieta, samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją, daj mi się napić. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak, jakże ty, Żyd, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Na jej słowa Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci rzekł, daj mi się napić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Kobieta zawołała wtedy, Panie, przecież ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody. Wówczas Jezus oznajmił jej, każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem życia wiecznego. Amen. To, co jest głównym przesłaniem, wiem, że większość z was, którzy czytacie Słowo Boże, znacie tą historię na pamięć, to jest oczywiście różnica, Samarytanie, Żydzi i tak dalej, ale ja nie chcę dziś nauczać. Macie tu zresztą wspaniałych nauczycieli w zborze i zawsze mieliście. Chcę powiedzieć, krótko mówiąc, dwoma słowami Bóg mówi, to co wasze się kończy. To, co wasze wysycha, to, co wasze zaspokaja na chwilę, to, co moje zaspokaja na zawsze i prowadzi w wieczność. Te wasze studnie troszkę wam dadzą,
ale zaraz trzeba znowu do niej wracać. Ja chcę wam dać studnię, która będzie, wiecie, ta kobieta nie mogła uwierzyć w ogóle w coś takiego, że można mieć taką studnię, że w środku wytryska ku życiu wiecznemu, że się to nosi z sobą. Ale dziwicie się jej? Powiedzcie, gdyby ktoś 40 lat temu podszedł do was na ulicy i powiedział, że przyjdzie taki dzień, że każdy na tej sali będzie miał w kieszeni telefon, z którego będzie się mógł połączyć z każdym miejscem. Uwierzylibyście? Powiedzielibyście, wiesz co, człowieku? W swoim czasie była taka anegdota, gdzie do jednego człowieka zadzwonili i powiedzieli mu, że ma do odbioru swojego Fiacika za 8 lat. 3 września o 15. A on mówi, za 8 lat, 3 września o 15. A nie dałoby się za 8 lat, 3 września o 12? A oni się pytają, a dlaczego to takie ważne dla Pana, że o 12, a nie o 15, 3 września za 8 lat? On mówi, bo proszę Pana, za 8 lat, 3 września, o wyznaczonej przez Pana godzinie akurat mają mi przyjść telefon zakładać. Takie czasy były. Nikt by nie wierzył. Ale dzisiaj każdy z was tu siedzi i ma przy sobie w swojej kieszeni telefon. Jeżeli macie odpowiednią umowę albo was stać, możecie zadzwonić choćby do Kanady, do Ameryki albo do Australii. A już na pewno do babci i do dziadka, i do mamy, i do taty. Jezus mówi, przyjdzie taki dzień, że ludzie, którzy we mnie uwierzą, nie będą musieli jechać do Jerozolimy, nie będą musieli być na jakiejś górze, ale będą mieli nie w kieszeni, a w środku siebie, a wykańczając to słowami apostoła Pawła, będą świątynią Ducha Świętego, w której będzie się odbywać nabożeństwo chwały. Jezus, zmęczony drogą, przysiada przy tej studni. I wiecie, jest coś ciekawego też tutaj, ci z was, którzy czytają, na pewno to zauważyli, że to jest właściwie jedyny moment, gdzie w taki sposób, takim zwrotem jest powiedziane w Ewangelii, że Pan był zmęczony. Ja wiem, że ktoś powie, no wiadomo, jest upał i ciepło, i, no i nie miał czerpaka, jak mówi Biblia, ale ja myślę, że gdzieś jest jeszcze coś więcej. Biblia to jest więcej niż ten wymiar tego, co widzialne. I myślę, że jest to tu przesłanie tego, wiecie, jeden z moich ulubionych autorów, Abraham Joshua Heschel, w książce Bóg szukający człowieka, zawsze mówi, on tam to cały temat wałkuje przez tą książkę, że Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. To pierwszy Pan przyszedł do ogrodu Eden i zawołał, Adamie, gdzie jesteś? A nie Adam opamiętał się, co zrobił, mówi, Panie, gdzie Ty jesteś? Nie, człowiek się schował, człowiek zgrzeszył, wszyscy zgrzeszyliśmy, pozbawieni chwały Bożej, pozbawieni chwały Bożej, co to znaczy pozbawieni Bożej obecności. Dlatego kiedy Kościół chwali Boga i Kościół ma chwały, to ma też Bożą obecność. A myśmy zgrzeszyli i straciliśmy to. I On przyszedł i najpierw zawołał, Adamie, gdzie jesteś? A w tej sytuacji, w tej historii On mówi, Samarytanko, gdzie jesteś? A dla ciebie i dla mnie mówi, grzeszniku, gdzie jesteś? Człowieku, gdzie jesteś? A dla nas, którzy jesteśmy już wierzący i znamy Jezusa, mówi, czy wiesz o tym, że możesz w moim imieniu zadawać pytanie temu światu, gdzie jesteś? Bo ja tak umiłowałem świat, że dałem swojego Syna, abyście zapytali świat, gdzie On jest, bo ja Go chcę do siebie pociągać, chcę Go do siebie zabierać. On wciąż poszukuje ludzi. On wciąż chce do tego używać ciebie i mnie. Chce używać tych pieśni chwały. Chce używać naszych spotkań, naszych świadectw, nas w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteśmy. Jezus pierwszy odzywa się do niej. Ona by się do Niego nie odezwała. Gdyby wszystko miało pójść według ich kultury, kultury Samarytan, kultury Hebrajczyków, to przede wszystkim w ogóle bez słowa by się minęli. Ale on pierwszy odzywa się i wiecie gdzie? Nie wiem, czy zauważyliście tą poezję, ten artyzm tego obrazu, który namalował Jan słowami przy studni.
studnia, inaczej w starym języku biblijnym zwana też cysterną. Nie wiem, czy pamiętacie, takie starsze tłumaczenia Biblii używały słowa cysterny, czyli zbiorniki na wodę, studnia, cysterna, miejsce, gdzie jest woda, tam przy studni, czyli to jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą czegoś poszukiwać. Kiedy Pan Jezus spotkał mnie w moim życiu, nigdy nie zapomnę tego dnia rano, w którym usłyszałem Ewangelię. Ten dzień się zaczął tym, że wyszedłem na spacer, bo miałem kaca i fizycznego, i moralnego. Suszyło mnie nie tylko od ilości alkoholu, który wypiłem, ale suszyło mnie też moralnie. I wyszedłem, zapaliłem pod blokiem papieroska, idę sobie koło ławeczki przez park i myślę sobie, żeby był jakiś Bóg, jakikolwiek. Ja się nie znałem na tych sprawach. Myślałem sobie, jakiś Kryszna, jakiś Budda, jakiś Jehowa, cokolwiek, żeby w ogóle był ktoś, kto mnie słyszy. Kiedy wróciłem do domu, w moim pokoju czekała osoba, za którą po pierwsze w tamtym okresie wcale nie przepadałem, po drugie, o której miałem jak najgorsze zdanie, ale nie wiedziałem, dzisiaj już umiem to powiedzieć, wtedy nawet nie umiałem tego tak nazwać, nie wiedziałem, że ona się nawróciła. I wchodzę do pokoju, po pierwsze zdziwiony, że widzę kogoś, kogo nie lubię, a po drugie ona do mnie mówi: Mirek, Bóg mi pokazał, że ty go bardzo poszukujesz i bardzo byś chciał. Myślę, co ona do mnie mówi? Co chce powiedzieć? Jezus spotkał Samarytankę przy studni. Wielu z was Pan spotkał przy studni. Tam, gdzie szliście ze swoim wstydem, ze swoją hańbą, ze swoją depresją, ze swoim smutkiem, ze swoim całkowitym rozbiciem duchowym, czerpaliśmy z jakiejś studni, jedni w jakiejś gospodzie, inni w pieniądzach, inni w stanowiskach, inni w pracy, w różnych aktywnościach, w naszej pysze, w naszym ja, w naszych różnych metodach. Gdzieś tam czerpaliśmy i nagle tam Jezus nas spotyka, tam, gdzie całkiem nie pasuje. Zauważyliście? Jakby nie w kościele, tylko w naszym brudnym życiu. Nikt z nas nie poznał Jezusa, dlatego że takim pięknym i świętym życiem żył, że aż Pan Bóg musiał sobie przyjść popatrzeć. Większość z nas poznała Jezusa, bo Jezus przyszedł i zapytał nam, co tu robimy. Zapytał nas, co tu robimy. Co tu robisz? A my tak jak ta Samarytanka, to i tamto, no. Jak mnie zaczęli głosić Słowo Boże, też próbowałem chwilkę się mądrować, ale bardzo krótko. Przed Jego tronem łaski ukorzyłem się w nocy, o 2:14 w ciemną noc. Powiedziałem, nie mam już nic do powiedzenia, nie mam nic do dodania. Ty przyszedłeś, moje studnie są wyschnięte. Moja dusza, wiecie, jest jeden z psalmistów napisał, że jak ziemia zeschła, spragniona bez wody, tak Ciebie wyglądam, by ujrzeć Twoją chwałę, bo chwała to jest spotkanie z Bogiem. Kobieta, która przyszła, nie była osobą szczęśliwą, tak jak większość z nas bez Pana Boga. Żeby się poczuć szczęśliwa, ona miała mężczyzn, swoje życie. Żeby się poczuć szczęśliwi, jedni sięgają po pornografię, inni po alkohol, jeszcze inni po coś innego, ale ciągle studnia wysycha. Ciągle nie możemy napić się z tej brudnej wody. Nie była szczęśliwa. Wiecie, ktoś może ją ocenić, no taka prostytutka. No to dobrze, Jezus przyszedł do chorych. Ja tylko dlatego się nawróciłem, że byłem chory i Jezus przyszedł mnie uzdrowić. Jej problemem nie była jakaś prostytucja. Jej problemem nawet nie było cudzołóstwo. Jej problemem była pustka życiowa, poszukiwanie i poniewieranie się w życiu. A to przynosiło i grzech w jej życie. Bała się ludzi, więc przyszła o takiej godzinie, w której nikt właściwie nie mógłby się z nią spotkać. I tak się z nami spotyka Jezus. Kiedy zaczyna do nas mówić, tak jak ona, nie wierzymy. Panie, Ty i ja, nie mieliście tego poczucia, co ja mam wspólnego z Bogiem? Pamiętam, wiecie, nas się wtedy nawróciło trzech przyjaciół. Pamiętam, że pierwsze nabożeństwo pojechaliśmy do Bielska Białej, do zboru Filadelfia. I trzech nas przeżyło coś z Bogiem. I jeden z moich najlepszych przyjaciół spojrzał na mnie i mówi: Mirek, my prawdopodobnie zostaniemy zielonoświątkowcami. Ale ty, myślę, pochodzisz tydzień, dwa i odejdziesz. Ty jesteś zbyt przesiąknięty złem. Ja mówię, ja nie wiem. Na razie mam nową religię, będę chodził.
Ja się nie znałem na tych rzeczach. Problem, że oni odeszli, ja zostałem. Cud Boży. Wiecie, Samarytanka zaczyna z nim rozmawiać, a ojciec nas Jakub, a to i tamto. Różne rzeczy, uprzedzenia, jakieś nasze poglądy, nasze mądrości. Ale Jezus próbuje powiedzieć, wiesz co, ja chcę przyjść w Twoje życie. Chcę przyjść w Twoje życie, a po co? Nie tylko po to, żebym poszedł do nieba, ale po to, żeby się temu światu ku lepszemu przydać, aby ludzie widzieli i chwalili Ojca w niebie, aby świat zobaczył, że Bóg miłuje. Bo wiecie, nie tylko grzech oddziela nas od Boga, ale przesądy, głupota i to wszystko, co tam jacyś Samarytanie, jacyś Żydzi, jakieś to, jakieś tam, to Jezus mówi, zostaw to, kobieto. Ja wiem, może byśmy sobie chcieli pofilozofować, wiesz, tyle mężów, to, to, zostaw to, mam dla ciebie coś. To, co mnie dotyka w tej historii, to jest moje osobiste przeżycie, że, wiecie, zawsze słyszałem, że Jezus na Golgocie wziął na siebie moje grzechy. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby na siebie wziąć czyjeś grzechy? Trzeba dotknięcia. Kiedy składano ofiarę, to na głowę zwierzaka, na którego wyznawano swoje grzechy, znacie Stary Testament, czytacie, kładziono ręce. Kiedy Jezus nas, ciebie i mnie umiłował i świat do końca, Bóg na Niego położył to wszystko. On się nas dosłownie dotknął. On się dotknął naszego brudu, naszego trądu, naszego umierania, naszego rozpadania się. On się tego dotknął i to jest niesamowite. Nie możemy uwierzyć, że Boża miłość może być tak bliska. Pogubiona osoba odnalazła Boga i odnalazła sens swojego życia. Jezus włożył w moje życie sens. Od tamtego dnia przez tyle lat już nigdy nie żyłem tak samo. Od tamtego dnia przez tyle lat już nigdy nie byłem takim samym człowiekiem. Od tamtego dnia przez tyle lat największym świętem mojego życia i służby było, kiedy chrzciłem nowo nawróconych ludzi. Kiedy mogłem głosić słowo i dostawałem maile od ludzi, że usłyszeli to, co najważniejsze. Nie jakąś teologię, chociaż kocham teologię, nie zrozumcie mnie źle, to jest moje hobby. Mam około 2000 książek teologicznych. Kocham to, ale to nie jest to, co mnie uratowało. To, co mnie uratowało, to był Jezus, który uniżył się, ukorzył się i dzisiaj ja powiadam, korzę się przed Jego obliczem. Pewna stara pieśń mówiła, jestem tylko grzesznikiem, zbawionym Jego krwią, kiedy przyszedł czas na mój wyrok, On moje miejsce wziął. Ona nie podjęła decyzji, no dobra, to już nie będę miała tylu chłopów. To nie jest to, co Jezus chciał z nią załatwić. To nie chodziło w moim życiu o decyzję, no dobra, od jutra nie palę. Ja to mówiłem co nowy rok i 4 razy w roku. To nie chodziło o to, że od jutra nie przeklinam albo nie wiem, nie piję. To nie chodziło o jakąś decyzję, od jutra czego nie robię. To jest coś więcej. Kim jestem? Jestem w Jezusie. To chodzi o spotkanie z osobą, a nie o bycie lepszym. Król Dawid, kiedy się modli... O ludzie, ja się rozkręcam, a to jest koncert, a nie kazanie. Przepraszam, zapomniałem, wybaczcie. O, wiecie, moi zborownicy wiedzą, że jak ja się rozkręcę, to wchodzę w wieczność. Ale mówią, chłopie, ale ty długo mówisz. Już kończę. Ewangelia to jest spotkanie z osobą. To jest coś, co zmienia mój środek, zmienia całkowicie osobę, wiecie, to jest nowy człowiek, to nie jest odnowiony, w sensie jak odnowiony dom, że był brudny, to zdarli starą farbę, pomalowali na nowo, ale ten sam smród został. Nowy w Chrystusie jestem, kimś całkowicie nowym. Nowym, całkowicie nowym, mogącym kroczyć drogą Bożą. Kiedy Jezus zmieni twoje życie, nie będziesz mógł milczeć, nic już nie będzie takie same. Z innych rzeczy będziesz się śmiał? Z tego kiedyś, czego się śmiałem, dzisiaj nad tym płaczę. To, o czym się kiedyś martwiłem, dzisiaj się z tego śmieję.
To, kim kiedyś byłem, już nie jest prawdą. To, kim będę, okaże się, kiedy dojdę, ale wiem, że warto służyć Jezusowi. To się stało tam, na Golgocie. To bliskie spotkanie. To, pamiętacie tą pieśń? To nie gwoździe. To ja. Zrób z tym coś. Jeżeli jeszcze nie przyszedłeś do Pana Jezusa, to jest dobry dzień, żeby się zastanowić. Jeżeli nie wiesz, co dalej, podejść do pastora, do bliskich, ci ludzi, którzy cię tu przyprowadzili albo zaprosili. A jeżeli już odnalazłeś to, to powiedz: Panie, ja nie chcę sobie tego udusić. Nie chcę kiedyś stanąć przed Twoim obliczem i powiedzieć, że tak dobrze byłem chrześcijaninem, że nawet sąsiedzi o tym nie wiedzieli. Ktoś kiedyś powiedział, że pierwszy kościół prześladowano za ich wiarę, a że dzisiaj wiele kościołów się nie prześladuje, bo okolica nawet nie wie, że oni istnieją i są wierzący. Idźmy tym, który, bądźmy tymi, którzy niosą to. Żyjmy tym. Niech ludzie myślą, że jesteśmy fanatykami, wariatami, którzy mówią, że jest sens. Niektórzy wiedzą, co jest dobre, co jest złe, ale jest sens. Tam, na Golgocie. To nie gwoździe, to nie Rzymianie. To mój grzech, to ja. I nie zamilknę, póki mi starczy oddechu, żeby Ciebie chwalić, żeby o Tobie mówić i iść za Tobą, Panie. Pochylmy nasze głowy na chwilę. Ojcze, proszę Ciebie, aby dzisiaj kochany Duch Święty przemawiał do serca każdego z nas. Proszę Ciebie, aby dzisiaj na tym miejscu byli ludzie, którzy będą chcieli powiedzieć: dosyć, dosyć tego, co stare, tego, co brudne, tego, co śmierdzi tym światem, ale chcę wyruszyć w drogę za Tobą. Włóż we mnie nowe życie, nowe źródło. Panie, Ty stoisz, kołaczysz do każdego serca, Ty stoisz i wzywasz każdego człowieka, Ty stoisz i jesteś tutaj dzisiaj. I Panie, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie za nasze lenistwo, za naszą obojętność. Dziękuję Tobie, żeś Ty przemienił nasze życie, że Ty nas pociągłeś do siebie. I prosimy Ciebie, abyś dzisiaj tutaj nas też kształtował jako tych, których inni zobaczą Jezusa, jako tych, przez których świat zada sobie pytanie o miłość Bożą na tym świecie. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za Golgotę, za krzyż, za ten dźwięk tych gwoździ, za Twój ból, za Twoją miłość, za to, dokąd Ty poszedłeś dla nas. Ty się tak daleko posunąłeś. Panie, dziękuję Ci za miłość aż do końca, że umiłowałeś aż do końca. Przemieniaj, dotykaj. Spraw, byśmy wyszli z tego miejsca, nie jak z koncertu, nie jak z kolejnego nabożeństwa, ale byśmy wyszli z tego miejsca z nową pieśnią w naszym sercu, z nowym głosem w nas, ze źródłem wody żywej, z której ustrońskie Samarytanki i Samarytanie, z której ustrońscy grzesznicy, z której inni, nasi bliscy i rodzinie będą się mogli napić żywej wody i wziąć z tego, co Ty masz najlepsze. Błogosławimy to zgromadzenie. Błogosławię każdą osobę i modlę się. Napełni nas Twoim duchem. Daj nam być świadkami tu w Ustroniu i w Polsce i po krańce ziemi, gdziekolwiek nas postawiłeś, w imieniu Jezusa. Amen.